Mężczyzna pochodzący z jednego z azjatyckich krajów był więziony w piwnicy przed 17 lat. Sprawcami okrutnego bestialstwa były osoby z rodziny, które uważał za najbliższych sobie ludzi. Trudno uwierzyć, co skłoniło krewnych do tak potwornego potraktowania 56-latka. Powód, który podali mediom, mrozi krew w żyłach. Mężczyzna pochodzący z Chin przeszedł prawdziwe piekło. Przez ponad 17 lat nie widział światła słonecznego. Rodzina, nie mogąc poradzić sobie z jego specyficznym zachowaniem, uznała, że najlepszym sposobem będzie trzymanie krewnego w niewoli. Trudno uwierzyć, jak tłumaczyli swój potworny czyn. Mężczyzna był więziony w piwnicy przed 17 lat. Mężczyzna z chińskiego miasta Feng Shui, Xuguo, jako dziecko sprawiał duże problemy wychowawcze. Często wpadał w histerię, a jego porywy złości były trudne do opanowania. Rodzina nie miała pieniędzy, by skorzystać z pomocy specjalisty, dlatego charakter chłopca szybko stawał się nieobliczalny. Rodzice byli prostymi ludźmi, nie mieli wiedzy o chorobach psychicznych. Dzieci, które wychowywali, szybko rozpoczynały pracę zawodową, by zasilić skąpy budżet rodziny dodatkową gotówką. Niestety, Xuguo nie był zdolny do podjęcia zatrudnienia. Postanowili znaleźć inne wyjście z sytuacji. Wpadli na pomysł rodem z horroru. Dorastając, mężczyzna stawał się coraz bardziej agresywny. Nierzadko atakował swoich braci i sąsiadów. Był też sprawcą kilkunastu pożarów okolicznych domostw. Rodzina postanowiła, że będzie trzymać krewnego w niewoli. Xuguo został zamknięty w piwnicy na 17 lat. Pobyt w ciemnościach sprawił, że stan psychiczny mężczyzny szybko się pogarszał. Sąsiedzi postanowili interweniować. Pięćdziesiątsześciolatek został odnaleziony przez pracowników pobliskiego szpitala. Dzięki pomocy specjalistów jego stan fizyczny i psychiczny szybko się poprawił. Leczenie będzie jednak trwało przez wiele lat. 2-3. Rodzina mężczyzny nie poczuwa się do winy. Swoją potworną decyzję tłumaczy niemocą i brakiem finansowych środków niezbędnych do zapewnienia mu opieki psychologicznej. Uważają, że wszystko było w porządku, gdyż sprawowali nad Xuguo codzienną opiekę. Słowa brata są porażające. Chcieliśmy wysłać go do szpitala na leczenie, ale koszt był znacznie wyższy niż moglibyśmy sobie pozwolić. Karmiliśmy go i pomagaliśmy mu radzić sobie z naturalnymi potrzebami, ponieważ był trzymany na łańcuchu, tłumaczył Xuguo, starszy brat mężczyzny. Źródło: Web Newsy.